Generalnie, jeżeli chodzi o problemy zdrowotne, to bardzo często mówimy o tym, żeby szukać tej pierwotnej przyczyny. Bardzo często niestety pacjenci są leczeni objawowo. Paradoksalnie te produkty lactose free, bez laktozy, nie są bezlaktozowe. Pij mleko, będziesz wielki, pij mleko dla zdrowia kości i tak dalej. Bardzo często jest dokładnie na odwrót. Generalnie nietolerancja laktozy dotyczy od 25 do 45% Europejczyków. Natomiast u nas jest chyba taka znieczulica i znowu leczenie objawowe. Część osób nawet nie wie, że miało kleszcza. Mąż, żony chciałbym już oddać do zakładu dla bezpiecznych, nie w kaftaniku, no bo myśleli, że po prostu odbiło kobiecie. Jakby wszyscy już po kolei z lekarzami i tak dalej powiedzieli, że ona jest chora psychicznie, okazało się, że ta kobieta miała kleszczowe zapalenie opon mózgowych, co jeżeli to jest nie tylko borelioza, ale także jakieś koinfekcje. Mamy około 4 milionów osób, które borykają się z cukrzycą typu drugiego, kolejne 5 milionów osób w stadium przedcukrzycowym. No i też pytanie, ile mamy osób z insulinopornością. A lekarz mówi, o, są co prawda przeciwciała podwyższone, ale dopiero jak będzie 500, to będziemy się martwić. Tak sobie myślę, serio? Ten temat jest taki dość kontrowersyjny. Gdzie, jakie robale, co oni pieprzą, gdzie ja mam robala, ale to nie jest tak, że ten temat nas nie dotyczy, tylko w Polsce się po prostu o tym nie mówi. Gościem dzisiejszego odcinka jest Jakub Maurycz, dietetyk z wieloletnim doświadczeniem, który odpowie na pytanie, dlaczego tak wiele osób źle się czuje i dalej nie wie dlaczego. Jakie nieoczywiste problemy mają twoi pacjenci i osoby, które spotykasz, które mogą komuś zapalić żarówkę? O kurczę, może to jest problem. Generalnie, jeżeli chodzi o problemy zdrowotne, to bardzo często mówimy o tym, żeby szukać tej pierwotnej przyczyny. Bardzo często niestety pacjenci są leczeni objawowo. I tutaj jest troszeczkę taka patologia w tym wszystkim, że lekarze działają zgodnie z postępowaniem zgodnym z ICD. 10, czyli tym międzynarodowym systemem klasyfikacji chorób i narzędziami, które są tam wdrożone. Trochę dziwna sytuacja polega na tym, że jeżeli ty wyjdziesz poza jakby to, co powinieneś jako lekarz zrobić, to twój, wiesz, mocodawca da ci po łapkach. Więc niestety bardzo często to nie jest tak, że lekarz nie wie, chociaż faktycznie w wielu przypadkach też ta wiedza jest dosyć uboga i nie jest taka interdyscyplinarna, czyli każdy brnie w swoją po prostu wąską specjalizację, a ja to bardzo często porównuję do takiego patrzenia na świat przez dziurkę od klucza, gdzie raczej dużo nie widać. Natomiast wykazując się tą taką całą znajomością tematu, jesteśmy w stanie pomóc temu podopiecznemu, a naprawdę ludzie czasem się dziwią, jaki mają problem zdrowotny, przez który czują się, jak się czują. No właśnie, zobaczcie na moim przykładzie. Ja nie mogę laktozy, nie mogę glutenu, nie jadłem laktozy, nie jadłem glutenu, jadłem codziennie sushi, 3 razy dziennie jadłem sushi. Sushi nie jest tanie, wydawałem kilka tysięcy złotych miesięcznie na sushi. Śniadanie, obiad, kolacja. Wydawało mi się, że jem najdroższe jedzenie, jakie mogę jeść. Ryba najlepszej jakości, miałem znajomych, którzy prowadzili restaurację, pozdrawiam. No i jadłem codziennie, wydawało mi się, że się leczę. Trafiłem na ciebie, już skrócę to, że byłem u innych specjalistów, tak? Trafiłem na ciebie i okazało się, że jem coś, czego absolutnie nie powinienem jeść. Jest to związane z poziomem histaminy. Niewiele osób wie w ogóle, czym jest histamina. Ja też nie wiedziałem do tej pory. Kiedy się dowiedziałem, moje zdrowie zaczęło się systematycznie naprawiać. Powiedzmy w bloku o histaminie. Czym jest histamina? Co powoduje? Jacy ludzie powinni zapalić sobie żarówkę? O kurczę, może też mam z tym problem. Histamina jest neuroprzekaźnikiem, który też bytuje w dosyć sporej części w naszej żywności. I do tej żywności zaliczamy przede wszystkim ryby i owoce morza, nabiały, zwłaszcza fermentowane, czyli mówimy tutaj o jogurcie, kefirze, ale przede wszystkim serach, zarówno sery kwasowo-podpuszczkowe, Gouda, Emmentaler i tak dalej, ale także sery pleśniowe. Do tego dochodzą też pomidory, albo też passata pomidorowa, pszenica i jednak pozostałe też produkty takie dosyć nieoczywiste, jak na przykład kakao, czy też wyroby czekoladowe, alkohol, w dużej części też whisky, czerwone wino i tak dalej. Ludzie bardzo często, którzy mają nietolerancję histaminy, mają bardzo niespecyficzne objawy. Czasami te objawy dotyczą postaci skórnej i tutaj niestety też alergolodzy mówią o tym, że o, to jest alergia, no ale patrzysz na poziom swojego IgE całkowitego, który jest, nie wiem, 5, 12, a więc bardzo niski, bo on jest w zakresie od 0 do 100. No i tak patrzysz na to, wiesz, szukasz w internecie pomocy i patrzysz, kurde, no ja chyba nie mam tej alergii. Poza tym dziwne, żeby w wieku nagle 30 czy 40 lat objawiła mi się alergia, a całe życie byłem z nią w porządku. Więc wtedy pada właśnie od kogoś ogarniętego taka opcja, że to jest pseudoalergia, czyli właśnie nietolerancja histaminy, którą możemy zbadać w bardzo prosty sposób po takim enzymie jak DAO, diaminooksydaza, DAO z krwi, będzie nam pokazywało to, czy my faktycznie mamy nietolerancję histaminy. Teraz DAO jest tym enzymem, który tą histaminę z pożywienia powinien rozłożyć. O tak, bez problemu. Natomiast tak się dzieje w momencie, kiedy my ten wynik DAO mamy na przykład na poziomie 20 i wyżej, a jak jest na przykład zakres od 10, a my mamy 6,5, no to oczywiście, że mamy to nietolerancję histaminy. Jak jesteśmy na granicy, czyli 9-11, to też na przykład po spożyciu makaronów w sosie śmietanowym z krewetkami, czyli mamy dwa produkty, które zawierają sporą część histaminy 3, jeżeli doliczyć by pszenicę, to faktycznie są w stanie być niezłe akcje. Bardzo często ta postać skórna dotyczy takiej czerwonej, swędzącej wysypki. Ludzie drapią się tak, że po prostu mogliby sobie skórę wydrapać. Czasami
nawet takie pęcherzyki wysiękowe wokół tego powstają, ale też taka dobra rada do obserwacji, jeżeli ktoś na przykład pije wino czy jakiś inny alkohol, bardzo często wylewa ich takim rumieniem, tak? Ten dekolt jest czerwony, twarz jest czerwona i tak dalej. I to też może powodować właśnie znamiona nietolerancji. Zagadka jest taka, ja będę mówił ze swojego przykładu, od kiedy ty mi powiedziałeś, na to zacząłem zwracać uwagę, więc jestem idealną osobą, żeby powiedzieć, jak to wygląda. To nie wyskakuje od razu. Jak zjem paczkę chipsów paprykowych ostrych, to nie jest tak, że ja to zjadłem o 17-18 i wszystko swędzi, tylko dzieje się to na drugi, trzeci dzień. Na drugi, trzeci dzień zastanawiasz się, co jadłem rano, że mi nagle wszystko swędzi, a to się wydarzyło parę dni temu. Jak pojedziecie do McDonalda, zjecie coś w McDonaldzie, to za 2-3-4 dni te objawy skórne się pojawią, a nie w momencie, kiedy zjedliśmy to rano, to po południu. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, produkty, po których ja się czułem źle, a które jadłem często, to jest danie z sosem właśnie pomidorowym, czyli na przykład makaron, sos pomidorowy, jakiś tuńczyk albo kurczak, wszystko to jest oblane sosem pomidorowym, tak? Większość dań takich robionych na wszystko jest polana takim sosem. Czekolada, pomimo tego, że jadłem bez laktozy, miała w sobie jakieś tam kakao czy coś, też problem. Wina nie piję, nie lubię, napiłem się kiedyś lampkę czerwonego wina, ktoś mnie poczęstował, no myślałem, że umrę. I w pewnym momencie, jak ty mi zacząłeś to mówić, ja sobie uświadomiłem tą kategorię produktów, to rzeczywiście wiedziałem, że to jest problem. Zacząłem stosować suplementację, którą mi przedstawiłeś, no i rzeczywiście gdzieś toleruję więcej tej histaminy. No mamy tą histaminę, to jest pierwsza z rzeczy, która jest nieoczywista, która może nas dotknąć. I histamina, i to, co zaraz powiemy, to są takie rzeczy, że jak lekarz nas będzie oglądał, to będzie się pukał w czoło. Ale ja się też pukałem w czoło, jak gastrolog dał mi siatkę antybiotyków, zamiast mnie zapytać, co ja jem, więc się popukamy oboje. Jeżeli chodzi o robale. Ja rozmawiałem z ludźmi z Rosji, z Ukrainy, gdzieś tam z Rosji mniej bardziej z Ukrainy, ale mówią po rosyjsku. I u nich odrobaczanie organizmu jest czymś takim normalnym. U nas rozmawia się tylko w kategorii odrobaczania psów, odrobaczania konia. Odrobaczanie dzieci czy ludzi dorosłych to jest taki trochę temat, który nie istnieje. Powiedz coś więcej o tym. To jest temat, który jest troszeczkę zacietrzewiony w Polsce, mam takie wrażenie. Ja ostatnio też byłem na konferencji medycznej, na której na pytanie od pani redaktor właśnie odnośnie pasożytów, to jeden i drugi profesor tak się trochę wyśmiewał, że że tego nie ma, bo jest wysoka higienizacja i tak dalej. Ale tak sobie myślę, przecież wiadomo, jak takie raczkujące dziecko funkcjonuje. Co do rączki, to do buzi. Sprawdzamy, że to jest dobre, czy to jest do jedzenia i tak dalej. I zdarza się, że jakby do tej rączki trafią jakieś odchody naszego psa, kota i tak dalej, czy jakieś pozostałe rzeczy. Dziecko też się wczepia w tego czworonoga, a wiadomo, że taki czworonóg zje sobie ślimaka, żabę i tak dalej. Jakieś pozostałe formy życia, które po prostu biegają po świecie zewnętrznym. W ten sposób mogą stać się wektorem właśnie takich chorób pasożytniczych. Tak naprawdę w tym przypadku trzeba by też popatrzeć sobie na żłobek i przedszkole, które też są wylęgarnią różnego rodzaju pierwotniaków i tak dalej. Więc moim zdaniem takie podejście, że mamy super higieniczne środowisko, raczej jest nie halo. Tym bardziej, że każdemu z nas zdarzy się pojechać na wakacje. I nawet na przykład zjedzenie w jakiejś lokalnej knajpce ryb czy krewetek, które są z tak zwanego catch of the day, tak? Czyli po prostu ktoś wyszedł, złowił, więc jest. To jest nieprzebadane. Bardzo często nawet przywra krwi z histosoma, właśnie przez takie wojaże po świecie, jest w stanie u nas się zrobić. Ty jesteś fanem Tajlandii, więc tam jak jemy pad thaja czy jakieś inne takie street foodowe rzeczy, też może nam się natrafić. Więc generalnie na każdym kroku może coś takiego być. Ja nie mówię, że to też u każdego z nas funkcjonuje. Jakie są objawy tego, że mamy takie nieoczywiste właśnie? I właśnie to jest znowu niespecyficzny temat, bo u niektórych osób to są kwestie skórne. Na przykład atopowe zapalenie skóry, które konwencjonalnie leczymy przez maści ze sterydami i tak dalej. Natomiast w praktyce ja na przykład też bardzo często radzę sobie z tym poprzez zwiększenie poziomu witaminy D. Poprzez suplementację probiotyczną szczepem między innymi LGG, czyli Lactobacillus rhamnosus GG ATCC5303. Natomiast ta nazwa skrótowa LGG jest lepsza. Plus szczepy probiotyczne takie jak Streptococcus thermophilus ST10 na przykład. Ale jeżeli zwiększam temu pacjentowi kwasy omega-3, witaminę D i tak dalej, probiotyki, czyli uspokajam, tonizuję ten jego układ odpornościowy, ale nie daje to jakiegoś efektu albo daje efekt naprawdę znikomy, to warto jest pomyśleć, czy faktycznie ten układ odpornościowy nie zbikował, bo coś w nim siedzi. Jakaś lamblia, tasiemiec i tak dalej, czy jakieś inne pierwotniaki, które powodują cały czas to pobudzenie. To jest też bardzo często kwestia psychosomatyki. Na przykład w klimacie glisty ludzkiej to bardzo często tłumaczy to ten kryzys wieku średniego. Jak facet gdzieś tam ma nagle jakąś panią na boku i tak dalej, nagle sprzedaje swojego vana, kupuje kabriolet, ma tendencję do ryzykownych zachowań, bardzo często powoduje to glista ludzka w naszym organizmie. Tak samo lamblia, jakieś burczenie w brzuchu, przelewanie się i tak dalej, Hashimoto, bardzo często lamblia. Bo powiedzmy sobie tak, ten temat jest taki dość kontrowersyjny, jak nas słuchacie, gdzie, jakie robale, co oni pieprzą, gdzie ja mam robala, ale moim zdaniem każdy to ma, tak? Jeżeli ktoś się nie odrobaczył na przestrzeni w różnej postaci, gdzieś to każdy w sobie ma. To nie jest tak, że ten temat nas nie dotyczy, tylko w Polsce się po prostu o tym nie mówi, nie? Że to jakby może być przyczyną choroby, nie? Tak trochę jest, natomiast wiesz, są takie osoby jak na przykład doktor Ozimek i tak dalej, czy pozostałe osoby, które parazytologią się zajmują i oni bardzo często nawet zamieszczają zdjęcia, nie? Co się dzieje po prostu po takim odrobaczaniu i że to nie jest jakiś farmazon, natomiast mam wrażenie, że to jest tak trochę jak z dietoterapią, wiesz, jak ja pamiętam, jak dietetyka bardzo fajnie się rozwijała w takich latach 2012 do 2017, to wiele osób było zainteresowanych właśnie, dobra, żywność, ale ta żywność, aby była lekarstwem, jakie suplementy prozdrowotne, wiesz, ludzie wyszli z tej opcji takiej kulturystycznej typowo, czyli bagieta, do tego, że okej, jakby chce być fajnie wyglądający, ale
ale przede wszystkim chcę być zdrowy. Natomiast potem niestety znowu historia kołem się toczy i to jakoś tak weszło w takie, wiesz, ery zacietrzewienia, gdzie śmiali się z tych, którzy propagują właśnie takie holistyczne podejście do żywienia, no bo jak to dietetyka, to przecież piramida, kaloryczność w górę albo w dół i to by było na tyle. Niestety wśród lekarzy też jest bardzo często pogląd taki, że pasożytów nie ma i tak dalej, albo weźmiesz sumamet czy jakiś inny antybiotyk. Właśnie, i jest bo jesteśmy teraz przy drugim punkcie. Najpierw była histamina, teraz są pasożyty robale, nazwijmy. To są dwie rzeczy, z którymi jak pójdziemy do lekarza, to lekarz na przykład na podstawie, jak powiesz coś, że zbadałeś sobie enzym DAO, to powie nie, według wiedzy lekarskiej ten enzym niczego nie powie i tak dalej. Ja zrobiłem, miałem niski poziom, czułem się źle. Zacząłem robić to, co ty mi powiedziałeś, przestałem spożywać produkty wysokohistaminowe. Mam wyższy poziom DAO, czuję się lepiej, więc mnie nie interesuje, że lekarz według jakiejś wiedzy podręcznika powiedział, że to nie istnieje. Ja zrobiłem tak, było niskie, tak jest wysokie, czuję się lepiej. Dla mnie to jest wyznacznik. Z robalami tak samo, no ktoś się zacznie pukać w głowę, więc mam już drugą taką rzecz. Teraz przejdziemy do trzeciej, która jest rozpoznawalna na szczęście, czyli laktoza. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że ja to wiem, bo ja z tym walczę wiele lat, że wchodząc do Lidla, Biedronki, gdziekolwiek, wszystko poza wodą i warzywami ma w sobie laktozę. Ja wchodząc do Lidla, jedyny produkt, który mogę kupić, to jest woda. Naprawdę. Oczywiście teraz już mogę różne produkty dalej, czy mięso, czy coś, to mogę, ale głównie unikam wszystkiego poza wodą. Objawy są takie, że mamy problem z trawieniem, tak, bulgocze nam w brzuchu, toaleta i tak dalej. Niewiele osób chyba zdaje sobie często sprawę z tego, że nie toleruje laktozy i myśli, że go to nie dotyczy. Jak ty to widzisz globalnie u nas? To jest problem, bo generalnie nietolerancja laktozy dotyczy od 25 do 45% Europejczyków, więc albo co drugi, albo co czwarty człowiek ma z tym problem. Natomiast u nas jest chyba taka znieczulica i znowu leczenie objawowe, czyli bulgoczy ci w brzuchu, a to wezmę sobie tam espumisan czy jakikolwiek inny lek na wzdęcia. No i super, jakby puszczamy gazy i tak dalej, mamy wzdęty brzuch, bierzemy to za pewnik. No po prostu tak to jest. Natomiast potem jak ktoś wejdzie na dobry protokół żywieniowy i zobaczy, jaki jest komfort w tej jamie brzusznej, to mówi, jak ja mogłem żyć przez te 20 czy 30 lat. Ale dopóki tego nie zrobimy, dopóki jesteśmy przyklejeni do słodyczy, do właśnie do laktozy, do chipsów, do glutaminianu sodowego, do kostek rosołowych i tak dalej, do chińszczyzny, no to jesteśmy po prostu przyzwyczajeni, że tak jest. Problem polega na tym, że sama nietolerancja laktozy może wychodzić znacznie poza objawy dotyczące właśnie tego, takiego eksplozywnego wypróżnienia się, tak? A więc gazy i tak dalej, jakieś rozwolnienia. Również to może dochodzić do kwestii skórnych. Ponadto laktoza jest cukrem o działaniu prozapalnym. I tutaj warto powiedzieć, że jak były prowadzone badania Women's Health Initiative, badające 36 tysięcy kobiet przez okres 6-7 lat, to okazało się, że spożycie laktozy, ogólnie produktów mlecznych, wiązało się ze zwiększonym ryzykiem osteoporozy. Tak się często mówi, że pij mleko, będziesz wielki, pij mleko dla zdrowia kości i tak dalej. Bardzo często jest dokładnie na odwrót. Paradoksalnie te produkty lactose free, bez laktozy, nie są bezlaktozowe, bo to jest po prostu dokładanie laktazy, a więc enzymu, który rozkłada ten dwucukier laktozy do glukozy i galaktozy. I o ile glukoza jest okej, to galaktoza jest bardzo często dla nas prozapalna, no i niestety psuje całe nasze zdrowie. Najpiękniejszy przykład jest w cateringach dietetycznych, które możemy zamówić. Niezależnie jakiej marki, niezależnie jakiej ceny. Kiedy dieta jest bez laktozy, zawsze przychodzi z największą ilością produktów, które są oznaczone jako bezlaktozowe, które mają w sobie jakiś tam odsetek tej laktozy, zamiast użycia produktów roślinnych i tak dalej. Dla mnie to jest niesamowite, że jeżdżąc po świecie, gdzieś będąc w Australii, w Szwecji, w Norwegii, wchodząc do knajpy, mówię, że chcę bez laktozy, bez glutenu, dostaję takie jedzenie, a w Polsce ludzie pukają się w czoło i myślą, że to jest wymysł jakiegoś nowoczesnego trendu, a nie wiąże się to rzeczywiście z problemami zdrowotnymi, o których mówiliśmy w poprzednich odcinkach, że to jedzenie jest zepsute i gdzieś te nasze żołądki się psują i nie wytwarzamy tych enzymów, które potem trawią tą laktozę. Jest to problem, który ja widzę wśród znajomych, bo widzę, jak się zachowują po tym, co jedzą i oni sobie jeszcze nie uświadamiają, że jest to laktoza. Więc mamy teraz trzecią rzecz taką, o której ktoś mógł nie wiedzieć. Czwarta, z którą ja się też zetknęłem, to jest temat boleriozy. Nigdy na oczy nie widziałem kleszcza do momentu, kiedy miałem boleriozę. Ostatni raz widziałem ją na psie pierwszego i okazało się, że mam tą boleriozę. U mnie na szczęście nie było jakichś szczególnych objawów, ale z tego, co ja wiem, to bolerioza jest, jak zacząłem o tym czytać, jest czymś, co może dawać właśnie różne nieoczywiste objawy. Możemy chodzić po lekarzach, a nie wiemy, co to jest, a może to być bolerioza. Powiedz coś więcej o tym. Jeżeli chodzi o wszystkie choroby odkleszczowe, to jest naprawdę bardzo duży problem, dlatego że, tak jak mówisz, część osób nawet nie wie, że miało kleszcza. I teraz pytanie, dlaczego nie wie, bo my kojarzymy taką akcję, że będzie jakiś taki gnojek, któremu będzie rósł odwłok i on będzie po prostu wczepiony mocno i będzie takie czerwone miejsce. Ale co jeżeli ukąsi nas nimfa kleszcza? Nimfa kleszcza jest wielkości ziarnka maku, a więc czasami my to możemy mieć gdzieś tam, wiesz, w pachwinie, między palcami, we włosach. No przecież co, jak spacerowaliśmy po lesie i w naszą gęstą grzywę wjechał kleszcz? No to dopóki nie będziesz się czesał czy dłubał i zobaczysz, że faktycznie coś tam masz, jakiegoś dziwnego pieprzyka, poprosisz żonę czy kogokolwiek z rodziny, żeby ci sprawdził, a tam mówi ty, no jakby to dziwnie wygląda. Idziesz do lekarza, lekarz powie, że to kleszcz. Czasami może być tak, że nawet tego kleszcza masz w sobie powiedzmy dni kilka, on nie musi jakoś drastycznie urosnąć, ale jakimś ruchem właśnie, nie wiem, czy przez ubrania, czy przez uderzenie się o coś, czy właśnie nawet grzebieniem, możesz tego kleszcza ściągnąć. I tak sobie żyjesz w bogiej nieświadomości, dopóki za parę dni, za parę tygodni, czy miesięcy, albo lat nie będziesz miał problem właśnie z kleszczem. Ja pamiętam, że moja bardzo dobra znajoma lekarka, pozdrawiam bardzo serdecznie zresztą, powiedziała o takim przypadku,
wypadku, gdzie mąż żony chciałbym już oddać do zakładu dla bezpiecznych, nie, w kaftaniku. Jakby wszyscy już po kolei z lekarzami i tak dalej powiedzieli, że ona jest chora psychicznie, dopóki nie trafiła właśnie na tą Agnieszkę, na tą lekarkę, neurolog, i ona wysłała ją na dosyć drogie i nieprzyjemne badanie, jaką jest punkcja, tak, czyli wrzucenie igły w kręgosłup i pobranie płynu mózgowo-rdzeniowego, i okazało się, że znaleźli tam przeciwciała dla boreliozy. Okazało się, że ta kobieta miała kleszczowe zapalenie opon mózgowych, od którego po prostu no miała faktycznie takie już zachowania, że cała rodzina chciała ją zamknąć w zakładzie dla psychicznie chorych, no bo myśleli, że po prostu odbiło kobiecie. Więc są naprawdę różne rzeczy. Bóle kostno-stawowe, bóle mięśniowe, kwestie dotykające ogólnego zaburzenia układu odpornościowego, że jesteś bardziej podatny na jakieś wszelkie infekcje, że wychodzi ci jakaś choroba skórna, że wyjdzie ci Hashimoto czy pozostałe choroby autoimmunologiczne. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Plus leczenie boreliozy wcale nie jest takie proste, bo co jeżeli to jest nie tylko borelioza, ale także jakieś koinfekcje. W Polsce też mamy kilka placówek, które zajmują się leczeniem koinfekcji. Wtedy na przykład zbadanie tych przeciwciał klasy IgG i IgM jest bardzo ważne. Teraz tłumacząc dla laików. IgG to przeciwciała, które mają najdłuższą pamięć immunologiczną. To znaczy, że nawet jak jako dziecko byłeś w piaskownicy i bawiłeś się piaskiem, ale tam były odchody kota, no bo wiadomo, super kuwetka, nie? To możesz mieć na przykład toksoplazmę, a więc to, co bada się u kobiet, które są w ciąży albo chcą mieć potomstwo, to masz IgG na toksoplazmę wysokie, bo kiedyś się z tym zetknąłeś, ale patrzysz na klasę IgM, czyli krótką pamięć immunologiczną, taką jakby, która mówi ci, czy tu i teraz masz ten problem i tego nie masz. I wiele osób patrzy, ej, Borrelia burgdorferi, Miyamoto, czy jakakolwiek inna forma, IgG było takie, no ale IgM jest takie, czyli ty przeszedłeś kiedyś boreliozę, ale być może za sprawą, nie wiem, anginy i jakichś leków, które ci dano na to, żeby się tego pozbyć, być może po prostu tą infekcję pokonałeś. Ale są osoby, które mają przewlekle infekcję i niestety to jest bardzo duży problem. I ja właśnie też miałem taką sytuację, że miałem niby kiedyś właśnie kleszcze, o którym nie wiedziałem, a wyszło mi w badaniach krwi, że to jest. Poruszyliśmy temat chyba anemii, więc chciałbym go rozwinąć. Sporo moich koleżanek ma taki temat, że czuje się chronicznie zmęczona, idzie do lekarza, oczywiście lor rodzinny, potem specjalista, potem jest morfologia, potem dostaje żelazo w wersji intensywnej i po tym żelazie dalej jest to samo. Jak to jest z tą anemią? Generalnie, jeżeli chodzi o anemię, to weźmy pod uwagę, że to jest bardzo często niedobór żelaza, ale nie tylko. To może być też kłopot dotyczący niedoboru witamin grupy B, jakby całego kompleksu. Nie tylko B9, B12, które są potrzebne do tych procesów krwiotwórczych, ale także witaminy C i cynku, bo to też jest niezbędne, a o tym często się nie mówi. Tylko wiesz, jakby krwinka powstaje z żelaza. No nie, jak ci brakuje cynku, co jest w ogóle bardzo dużym problemem populacyjnym, bo 55% osób na świecie ma solidne deficyty cynku. A co do witaminy C? Znowu, jak wiele osób je czarną porzeczkę, malinę, paprykę, i brokuły i tak dalej, bo to są dużo bardziej bogate w witaminę C produkty niż na przykład cytrusy, tak jak cytryna. Więc to też jest naprawdę bardzo duży kłopot. Dwa, co się dzieje z tą witaminą C? Każdy z nas żyje w przewlekłym stresie, więc przede wszystkim witaminę C potrzebujemy na budowę kortyzolu i tych hormonów nadnerczych, które powodują, że my każdego dnia jesteśmy w stanie wyjść, obudzić się i z pełnią energii pójść do roboty. Więc co z kolagenem, co właśnie z tymi pozostałymi akcentami krwiotwórczymi? Więc to często leży i kwiczy i tak jak w poprzednim filmie mówiliśmy o tej efektywnej dawce, czyli gram witaminy C, a nie jakieś 100 mg, to jakby odsyłamy do tego filmiku. Co do tej krwi, tak naprawdę poza samym żelazem i witaminami grupy B, bardzo często też trzeba przyglądać się troszeczkę fizjologii naszego żołądka. My mamy coś takiego jak czynnik Castleya i komórki okładzinowe żołądka. Komórki okładzinowe produkują te soki żołądkowe, więc czasem jest też tak, że ktoś mówi, że ma bardzo słaby apetyt, jakby nie chce mu się nic jeść, jak zje jakąś jajecznicę czy coś wędzonego, to mu się odbija tym, zalega mu to na żołądku i tak dalej. Część osób ma zgagę i to pokazuje, że jednak ten wpust żołądka, tak, zwieracz żołądkowy, przełykowy i tak dalej, niespecjalnie dobrze funkcjonuje i zamiast jakby ten przełyk od żołądka oddzielić tym zwieraczem, to on jest cały czas ziejący, otwarty. Dzieje się tak właśnie w momencie, kiedy pH żołądka jest zbyt wysokie, a zobacz, że nam cały czas wkręca się nadkwasotę, nie? Jakieś leki tam na refluks i tak dalej, na zgagę, a wiele osób ma odwrotny problem, właśnie w związku z tym, że ich komórki okładzinowe nie działają. A nie działają przez co? Przez to, że mamy zbyt dużo garbników w diecie. Kawa, 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 herbatka, 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 jakieś czerwone wino i tak dalej i mnóstwo kwasu fitynowego w diecie. Więc tutaj jakieś pestki, tutaj zboża pełne i tak dalej. Jemy tego zbyt dużo, tak samo jak zbyt dużo jemy nabiału, czyli wszystkie mleka, sery, jogurty i tak dalej stanowią nie dodatek do naszej diety, ale absolutną podstawę. No i wtedy ten żołądek nie pracuje. Jak nie pracuje odpowiednio żołądek z komórkami okładzinowymi, jest za mało soków żołądkowych, to czynnik Castleya czy też IF nie może działać. A więc wtedy przetwarzanie tego żelaza i witaminy B12 dalej na te procesy krwiotwórcze jest problemem. I teraz lekarz daje nam jakiś suplement czy też lek z żelaza. 40-60 mg jonów, no podtąd, nie? Bo zapotrzebowanie człowieka na żelazo to jest około 15 mg na dobę. Pytamy się, jak to ma jakby działać w momencie, kiedy podano nam lek czy suplement, który się nie wchłania. To jest jakby pytanie numer jeden. I bardzo często widzę, że ludzie po na przykład suplementacji za kwasem buraczanym albo właśnie betainą HCL naprawdę dramatycznie poprawiają swój stan zdrowia. Albo też na przykład pistacja kleista, masticha, mastyx. Bardzo fajna opcja. Więc u kobiet tak naprawdę trzeba na początku sprawdzić, ile jest tego żelaza w diecie, czy jedzą właśnie wątróbkę, czerwone mięso, żółtko jaja, amarantus, komosa ryżowa, jeżeli chodzi o takie produkty roślinne, też naprawdę są bogate w żelazo chemowe. Fajna opcja, natomiast
Potem trzeba też sprawdzić fizjologię żołądka i, bardzo ważna rzecz, zapalenia błony śluzowej i infekcja Helicobacter pylori. Helicobacter pylori to jest ta bakteria, która powoduje 80% zapaleń błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, a więc no, jest odpowiedzialna za te wrzody żołądka. I zobacz, jak to jest śmiesznie, że bardzo często, jak to mówił Antoine de Rivarol, kto ma rację dzień wcześniej od innych, ten przez dobę uchodzi za idiotę. Często mówiono, powiedzmy 30 lat temu, że jak ktoś ma zapalenie błony śluzowej wrzody, chlejesz, jesteś alkoholikiem i tak dalej. Potem okazało się, że za 80% przypadków właśnie tego odpowiada Helicobacter pylori, a więc ta bakteria, którą trzeba po prostu wygonić. Teraz pytanie też, czy ktoś był na gastroskopii? Coraz więcej trafia do mnie pacjentów, którzy mówią, że mają takie nieoczywiste problemy z żołądkiem. To nie jest znowu refluks, zgaga, jakaś galopująca anemia. Coś im tam po prostu nie pasuje. I wyobraź sobie, że po gastroskopii widać faktycznie te stany zapalne, nadżerki i tak dalej, z Helicobacterem lub bez, dla tych 20% pacjentów, ale jednak ludzie się dziwią, wow, ja mam Helicobactera, a trzeba sobie powiedzieć, że Helicobacter, który nie będzie leczony, który będzie przewlekłą infekcją, nie tylko pogarsza nasze zdrowie i samopoczucie, ale doprowadza do raka żołądka, do raka płaskonabłonkowego, który jest śmiertelny, który naprawdę kosi bardzo dużo osób na świecie, więc zwrócenie uwagi na swoje żywienie i diagnostykę jest naprawdę bardzo ważne. Mówiliśmy o tej anemii, przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, którą widzę szczególnie u kobiet, bo mężczyźni raczej nie mają z tym problemu. Migreny. Mhm. To jest taki temat, że wiem o tym dlatego, no bo jak zatrudnia się ludzi, ktoś mówi, że tak strasznie boli głowa, że musi iść do domu, dzieje się to raz, drugi, trzeci, no to staje się to widocznym problemem. Pytanie, co z tą migreną? Czy na podstawie pacjentów, z którymi miałeś do czynienia, możesz coś powiedzieć, czy to wynika właśnie z tego, co jemy, czy... Najczęściej migrena to jest znowu objaw nietolerancji histaminy, więc to jest taka ciekawostka, że ta nietolerancja histaminy nie musi objawiać się jedynie w tej formie czerwonej, swędzącej wysypki. To też bardzo często są bóle migrenowe głowy albo zespół jelita nadwrażliwego, więc na przykład w momencie, kiedy mamy pacjenta, który mówi, że cały czas ma wzdęcia, boli go brzuch i tak dalej, i co posiłek, to stacja na porcelankę, tak, czyli mamy śniadanie kibelek, drugie śniadanie kibelek, obiad kibelek, więc tych wypróżnień bardzo często jest około 4 do 6 dziennie, to dajmy na przykład zalecenia suplementacji probiotycznej. Tutaj jest bardzo fajny taki preparat jak Samprobi IBS, Lactiplanty Bacillus Plantarum 299V, więc biało-zielony Samprobi to jest łatwiejsza opcja do zapamiętania, oraz dietę FODMAP, czyli dietę nisko fermentującą, tak, a więc nie mamy tam jakichś warzyw kapustnych, typu kapusta, brokuł, brukselka i tak dalej, nie ma tam też właśnie jogurtów, czy pozostałych takich rzeczy jak na przykład owoce pestkowe, a więc jabłko, czy też gruszka i tak dalej, są eliminowane. I jakby u części osób jest spoko, a u części osób, tak jak na przykład u ciebie, zjesz potem pomidora, który jakby jest poza tą listą FODMAPową i mówisz, kurde, no dalej jest problem. I właśnie u części osób może objawiać się to właśnie w formie biegunki, czy też takich wzdęć. Więc wtedy do listy FODMAP dokładamy też dietę bogatohistaminową. Wtedy jest problem, bo ta lista niskohistaminowych produktów plus FODMAP to naprawdę niewiele rzeczy zostaje do zjedzenia. Więc takim osobom naprawdę mocno współczuję, ale jednak trzeba to przeżyć. Co do migreny, jeżeli to nie jest nietolerancja histaminy, to bardzo często kłania się u nas fizjoterapia i tak zwana koncepcja taśm mięśniowych. My mamy coś takiego jak łańcuch posturalny i taśma tylna, czyli mówiąc wprost, wszystkie mięśnie, które mamy z tyłu. A więc zaczyna się to rozciągnem podeszwowym, czyli tak jak patrzymy na podeszwę swojego buta, to tam między śródstopiem a kością pięty, stępu, jest takie rozcięgno, które już może tak naprawdę dawać problemy. Potem jest to łydka, oczywiście ścięgna Achillesa, potem są mięśnie kulszowo-goleniowe, czyli tył uda, i potem mamy pośladki, plecy, aż wszystko nam się czepia tak zwanym czepcem Hipokratesa z przodu głowy. I teraz, jeżeli jest na przykład zaburzona architektura stopy, czyli ktoś ma na przykład haluksa, tak, czyli ten skrzywiony duży paluch u stopy, ktoś ma płaskostopie podłużne, poprzeczne, ktoś nie ma wysklepionego łuku, tak, w swojej stopie, albo na przykład ktoś często chodzi na szpilkach. No jednak chodzenie na szpilkach w takiej postawie naprawdę nie jest dobre dla naszej architektury stopy. Mogą powstać właśnie takie punkty spustowe na tej tylnej ścianie naszego człowieka. I jak jest taki łańcuch uszkodzony, to wyobraźmy sobie, że my jesteśmy jakby z taką przyklejoną sznurówką do pleców, nie? Przez cały tył człowieka idzie sznurówka. No więc mamy jakby odpowiednią mobilność, żeby wszystko sobie porobić. Natomiast co się dzieje w momencie, kiedy ktoś nam zawiązał supeł albo dwa? No to jakby ta głowa jest ciągnięta do tyłu i to powoduje, dlaczego właśnie w takich mięśniach podpotylicznych i w całym tym czepcu Hipokratesa może powstać kłopot. W takich skrajnych przypadkach bywa tak, że trzeba jakiś naprawdę przeolbrzymi odcisk usunąć ze stopy, albo rozmasować łydki, albo właśnie, nie wiem, porobić jakieś martwe ciągi rumuńskie, czy jakieś inne formy ćwiczeń, które uelastyczniają tą taśmę tylną i voilà, nagle jest wszystko fajnie. Wystarczy pozbyć się hiperlordozy szyjnej, tak, czyli po prostu wyprostować ten odcinek szyjny i tych bólów głowy nie ma. Natomiast zdarzają się też takie przypadki, gdzie kobiety mają na przykład migreny w cyklu menstruacyjnym. Kiedy zbliża się ta miesiączka, to wtedy pojawiają się migreny. To też jest trochę związane z fizjoterapią, bo jednak ta macica i tak dalej, no troszeczkę jakby zmienia swoją budowę. Kobiety często mówią, o, ale mi dół brzucha wywaliło, ja się wstydzę teraz ubrać ciasną kieckę. I to wtedy też wpływa na naszą miednicę, a znowu ustawienie miednicy wpływa na całą tak naprawdę taśmę w naszym organizmie, więc jak nietolerancja, jak nie nietolerancja histaminy, to zwrócić się do dobrego fizjoterapeuty, żeby popatrzył na tą naszą sylwetkę, gdzie może być problem. Super. Następna sprawa. Temat cukrzycy. Niewiele osób może sobie zdawać sprawę, że gdzieś wchodzi w temat cukrzycy, więc powiedz proszę, jakie są takie pierwsze objawy, że gdzieś zaczyna nas ten temat dotykać, żeby się zacząć orientować.
zorientować, o kurczę, mam problem. Przede wszystkim może być to bardzo często oddawanie moczu, natomiast tutaj bym od razu nie panikował, bo wiele osób na przykład w przewlekłym stresie, gdzie ten kortyzol cały czas bije pod sufit, w pewnym momencie przestajemy ogarniać takiego działania hormonu, jakim jest aldosteron. Aldosteron powinien u nas utrzymywać sód na odpowiednim poziomie. Gdyby tak się działo, to nie chodzilibyśmy tam powiedzmy 10 czy 12, 15 razy na oddanie moczu. 6-8 razy na dobę to jest odpowiednie oddanie moczu. Natomiast weźmy też pod uwagę, że z cukrzycą typu drugiego, bo to jest dużo bardziej popularna forma cukrzycy, wiąże się tak naprawdę nasz styl życia. Mamy około 4 milionów osób, które borykają się z cukrzycą typu drugiego, kolejne 5 milionów osób w stadium przedcukrzycowym, czyli takie osoby, które już są jakby za 5-12 do tej cukrzycy. Więc wynik glukozy mają znacznie powyżej setki, typu 110, 115, 120, ale jeszcze to nie jest 125 mg glukozy na decylitr. No i też pytanie, ile mamy osób z insulinopornością, bo biorąc pod uwagę statystyki, że około 70% facetów ma nadwagę albo otyłość i około 60% kobiet, to gdybyśmy wykluczyli tych cukrzyków i osoby w stadium przedcukrzycowym, to mamy jeszcze jakieś 10 milionów narodu, więc w sumie około 20 milionów mieszkających w Polsce osób ma problem z tą gospodarką węglowodanową. Więc jakie są symptomy? Po pierwsze takie uczucie ciężkości. Czujemy się tacy ołowiani. Jak mamy hiperglikemię, jak mamy bardzo wysoki poziom glukozy, to czujemy się tacy naprawdę bez życia. Zresztą każdy, kto na przykład odchodzi od stołu wigilijnego, wie dokładnie, o co chodzi. Bo jest karp, bo są makiełki i tak dalej, bo jest czekoladowy Mikołaj i tak dalej. I potem czujemy się tacy naprawdę mocno dojechani. Więc jeżeli byśmy czuli się tak częściej po prawie każdym posiłku, no to jest sygnał tego, że ta glukoza pikuje nam około 200 po posiłku, albo nawet powyżej 200 jednostek. No więc wtedy faktycznie może być to ta cukrzyca typu drugiego. Poliuria, tak, czyli to bardzo mocne wydalanie moczu tak naprawdę co chwilę i bardzo duże uczucie pragnienia. Organizm tak naprawdę chce cały czas pić wodę. Natomiast szczerze przyznam się, że w przypadku cukrzycy typu drugiego ciężko jest dorwać pacjenta szczupłego. Najczęściej to jest właśnie taki Janusz, brzuchacz i tak dalej, który przez całe życie palił papierosy, pił piwo, kiełbasę w majonezie maczał i tak dalej, cukierki czy jakieś tam rzeczy pszenne, pączki, nie pączki, kanapeczki. Więc raczej tak jest najczęściej, że to są osoby z dużą albo średnią nadwagą i na to też powinniśmy zwrócić uwagę. Niemniej jednak trzeba też wziąć pod uwagę, że zaburzenia gospodarki węglowodanowej idą ściśle w parze z dysfunkcją naszej wątroby. Badania pokazują, że niealkoholowe stłuszczenie wątroby doprowadza do insulinoporności i cukrzycy typu drugiego i odwrotnie. Nieprawidłowości w stężeniu glukozy, tak jak insulinoporność, też doprowadzają do tej nadmiernej budowy lipidów, które niestety stłuszczają i obciążają naszą wątrobę. Koniec końców jest to bardzo duży problem, który niestety jest coraz większy, bo 20% dzieci w wieku szkolnym ma już stłuszczoną wątrobę, a wśród dorosłych powyżej 35 roku życia jest to coraz większe też spektrum. Więc znowu pytanie, jak to korporacyjne żarcie, te właśnie największe firmy na świecie potrafią nas karmić mieszanką pszenicy, cukrów, tłuszczów trans, co ma niestety zgubny wpływ na nasze zdrowie. Powiedziałeś w międzyczasie o tym częstym oddawaniu moczu. No to jest taka rzecz, którą możemy zaobserwować u członków rodziny, tak? To częste oddawanie moczu, czym się może, jaka jest przyczyna tego, poza tym, że to może być objaw cukrzycy? Co z tego może wynikać? Widzimy taką osobę i co może jej być? Generalnie może być to osoba albo w przewlekłym stresie, albo to może być po prostu osoba, która zbyt dużo pije. Czasami tak jest, że ktoś nie pije przez parę godzin, a potem po prostu dłużkiem prawie litrową butelkę potrafi wypić. To też nie jest dobre, dlatego że my powinniśmy jakby uskutecznić u siebie nawyk tego popijania częstego, czyli powiedzmy co godzinę, co półtorej godziny, a tu szklanka, a tu filiżanka, a tu woda, tu lemoniada, tu herbata. I wtedy byłoby dobrze. Natomiast część osób potrafi nie pić przez wiele godzin, a potem tak naprawdę jest właśnie problem, że pierwsza większa dawka płynów to wizyta po toalecie, pół godziny, potem kolejna, no bo jednak organizm dba też o to, żeby tymi płynami się nie napompować. Dlatego takim potencjalnie niebezpiecznym elementem jest picie wody destylowanej, czyli wody pozbawionej składników mineralnych. Wtedy te krwinki czerwone, które są normalnie dwuwklęsłymi dyskami, są w stanie zamienić się w coś, co bardziej kształtem przypomina piłeczkę i są w stanie pęknąć. No więc jednak picie zarówno wody morskiej, jak i wody destylowanej z drugiej strony nie jest specjalnie mile widziane. Jeżeli chodzi o to częste oddawanie moczu, to tak jak mówiłem wcześniej, nie panikujmy od razu, że ktoś ma cukrzycę, aczkolwiek myślę, że pójście na poziom glukozy i insuliny na czczo, albo ewentualnie sprawdzić HbA1c, czyli hemoglobinę glikowaną, naprawdę bardzo dobra opcja. Ostatnia rzecz, Hashimoto. Co na ten temat masz powiedzieć? Hashimoto jest chorobą autoimmunologiczną, czyli tym błędem układu odpornościowego doprowadzającym do niedoczynności tarczycy oraz związanym z tym stanu zapalnego. Także Hashimoto też bardzo często nosi nazwę limfocytowego zapalenia tarczycy i to jest choroba, która dotyczy przede wszystkim kobiet, mniej tak naprawdę dotyczy mężczyzn. Jak mamy facetę z Hashimoto, to możemy powiedzieć, że jest to naprawdę pechozo. Nie? Bo najczęściej trafia się to kobietom. Natomiast jest to taka jednostka chorobowa, którą dobrzy specjaliści uważają, że każda niedoczynność tarczycy jest traktowana jako Hashimoto bądź inna choroba autoimmunologiczna tego gruczołu, dopóki nie dowiedziemy inaczej. Teraz generalnie można powiedzieć, że Hashimoto jesteśmy w stanie zdiagnozować po przeciwciałach anty-TPO i anty-TG, które powinny być wtedy podwyższone. Natomiast nie musi być to taki kliniczny obraz, bo Hashimoto ma przeciwciała na TPO w skali do 35, natomiast klinicznie rozpoznaje się je dopiero około 500 i wyżej. I naprawdę, dawają lekarze,
lekarzy, którzy jakby jest pani Halinka u lekarza, ma przeciwciała antytypo 135, czyli już tam powiedzmy 4 razy ponad normę, a lekarz mówi, o, są co prawda przeciwciała podwyższone, ale dopiero jak będzie 500, to będziemy się martwić. Tak sobie myślę, serio, tak naprawdę zakop to, zanim złoży jaja, no jakby oczywista oczywistość. Natomiast niektórzy stwierdzają, że po prostu poczekamy, aż ten stan zdrowia się pogorszy. Niemniej jednak, poza samymi przeciwciałami, warto byłoby zrobić USG tarczycy, dlatego że tam, jak zobaczymy obniżoną echogeniczność i zmiany zapalne charakterystyczne dla autoimmunologii, to to może być Hashimoto, ale niekoniecznie. Jest coś takiego jak zanikowe zapalenie tarczycy, czyli choroba ORDA. Jakby efekt jest ten sam. Hashimoto zjada tarczycę i choroba ORDA też zjada tarczycę, no stąd nazwa zanikowe zapalenie. Niestety tarczyca jest organem o bardzo małej objętości, bo na średnio waha się od 15 do 25 ml, trochę większa u facetów, trochę mniejsza u kobiet, natomiast jest odpowiedzialna za ogrom funkcji w naszym organizmie. Nie tylko regulację przemiany materii, czyli ktoś ma niedoczynność, to najczęściej jest nadwaga bądź otyłość, choć nie zawsze, a ktoś ma dobrą tarczycę, to najczęściej nie ma problemów z regulacją masy ciała. Z drugiej strony chodzi też o hormony płciowe i dobrzy lekarze mówią, że tarczyca to trzeci jajnik. To jest zwłaszcza ważne dla kobiet z perspektywy regulacji cyklu miesiączkowego i płodności, ale także jest to stan skóry, stan naszej psychiki, bo ktoś, kto ma niedoczynność tarczycy, to dużo częściej wpada właśnie w depresję. Ktoś, kto ma niedoczynność tarczycy, wpada w insulinoporność bądź hipoglikemię reaktywną, a więc te rollercoastery poziomu glukozy i insuliny. Także stan naszej skóry to wyjaśnia. Jeżeli ktoś ma tak zwane brudne łokcie i brudne kolana, czyli ta skóra wygląda tak, jakbyśmy tutaj grafitem się wysmarowali, jest taka szarobura, to faktycznie też może wskazywać na niedoczynność tarczycy. Niestety w formie leczenia bardzo często te osoby dostają lewotyroksynę, czyli Eutyrox, Letrox albo mieszankę te czwórki, te trójki, czyli Nowotyral. Natomiast to jest tylko leczenie objawowe. Dlaczego? Bo jak twoją tarczycę coś zjada i ta produkcja hormonów jest niższa, to okej. Suplementacja takiego hormonu jest w porządku, jest wskazana. Natomiast pytanie, co ten lekarz robi dalej do tego Hashimoto? Niestety często nic. Nikt nie powie o suplementacji kwasów tłuszczowych omega-3, o selenie, o cynku, o witaminie D, o probiotykach wieloszczepowych, zwłaszcza takich właśnie ze szczepem LGG, więc tutaj na przykład Bestbiotic, tak? Może być super produktem, który będzie w stanie tą autoimmunologię okiełznać. I gdybyśmy podeszli do tego w ten sposób, że Hashimoto to choroba autoimmunologiczna, czyli wojna domowa, którą twój organizm prowadzi, to trzeba do tego organizmu pomachać i powiedzieć, hej, tutaj swoi, przestań do nas walić. Więc walczymy o tak zwaną tolerancję immunologiczną. I wtedy poprzez odpowiednią dietę, ponownie, bardzo często bez strączków, przede wszystkim bez soi, ale także właśnie groszku, fasoli i tak dalej, a więc rzeczy, które zawierają sporo lektyn pokarmowych, takich białek antyodżywczych, które mieszają w naszym układzie odpornościowym, bez pszenicy, bardzo często bez nabiałów, często osoby z Hashimoto narzekają na taką kluchę w gardle. Cały czas tylko nie mogą się tego pozbyć. Bardzo często wykluczenie nabiału w ciągu paru dni, maksymalnie parunastu, tak naprawdę daje nam lepszy komfort życia. Psianki i warzywa krzyżowe, kapustne, czyli bardzo często eliminacja czy też zmniejszenie brokułów, brukselki, kapusty, kalafiora i tak dalej. Bardzo fajny efekt. Eliminacja psianek, czyli pomidor, papryka, bakłażan, ziemniak. Naprawdę bardzo fajny efekt. Ale przede wszystkim ta suplementacja, która odtworzy właśnie tight junction, czyli te połączenia ścisłe pomiędzy kosmkami. Probiotyk, czyli zasianie naszego mikrobiomu, aby odbudować te 2 kg tak zwanego cudu immunologicznego, który dba właśnie o funkcjonowanie naszego organizmu, to jest absolutna podstawa. Sen, zwalczanie stresu, czasami adaptogeny, takie jak różeniec górski. Naprawdę bardzo, bardzo fajna opcja i to jest taka holistyczna dietoterapia i jakbyś popatrzył sobie, nie wiem, nawet na moje posty w social media, to bardzo wiele osób komentuje, że faktycznie lekarze nie pomagają, a pomaga właśnie taki dietetyk kliniczny, ziołoterapeuta i tak dalej, i tak dalej. I te osoby mają swoją tarczycę wyregulowaną, bez poziomu przeciwciał, TSH, FT3, FT4 w normie, jest bajka. A z kolei wiele osób, które leczy się konwencjonalnie, to ten poziom antyTPO, antyTG ma na poziomie 5000 i wyżej i mówią, że czują się naprawdę dramatycznie. Bolą je stawy, nie mają energii, mają depresję, cały czas jest nadwaga i tak dalej. No jest kłopot ze skórą, wypadające włosy, anemia, no wszystko po prostu leży i kwiczy. Tak sobie myślę, powiedzieliśmy o tych rzeczach, które są nieoczywiste dla osób, które jeszcze tego nie odkryły. Tak jak dla mnie ta histamina to było coś, że w ogóle pierwszy raz usłyszałem ten termin. Game changer. Tak, że zmieniło to naprawdę moje życie na lepsze. No i wiele osób ma jakieś problemy zdrowotne, idzie do lekarza. Ja absolutnie nie krytykuję lekarzy, tak? Jakbym złamałem rękę na motorze, miałem wypadek w Czarnogórze, pojechałem do szpitala, lekarz mi poskładał, dziękuję bardzo i bardzo się cieszę, czy państwo w karetce, super, tak? Ale jednak, no niestety jest tak i większość z was może się z tym zidentyfikować, że jak idziemy do na przykład gastrologa, to on strzela arsenałem korporacyjnym, który w nas ma. Nikt nie pyta nas, co jemy, dlaczego to jemy, o których godzinach jemy, czy pan się stresuje, czy nie. Ty tutaj na jedno pytanie odpowiadasz ciągiem bardzo szybko jak maszyna o iluś rzeczach, które mogą być dookoła tego, a lekarz strzela arsenałem z apteki. I tutaj moja rada dla osób, które chcą się wyleczyć, a nie wiedzą, co im jest, to jest spotkanie się z taką osobą jak ty,
na przykład, która może zlecić szereg badań, na które lekarz nie patrzy, bo lekarz nie powie o histaminie, o DAO, będzie się z tego śmiał, a tak naprawdę nawet samo to, że sobie uświadomimy, jaki mamy problem i przestaniemy jeść te produkty, czy nawet walić gaz, jak komuś się wydaje, że on może, a tak naprawdę nie może, to już zmieni nasze życie na lepsze. Więc zachęcam do konsultacji z osobami, które, nie chcę powiedzieć niestandardową metodą, to raczej ta metoda jest chyba standardowa, tak, a ta lekarska jest chyba bardziej, coraz bardziej niestandardowa. Super. Dziękuję ci bardzo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.